Caritas Diecezji Opolskiej chce przygotować wyprawki szkolne dla setki dzieci. Ruszyła ogólnopolska akcja Tornister pełen uśmiechów. Inicjatywę można wspomóc, dostarczając artykuły szkolne do siedziby lub wpłacając datek na konto. Choć do rozpoczęcia roku szkolnego pozostał jeszcze miesiąc, Caritas Diecezji Opolskiej rozpoczął już zbiórkę artykułów szkolnych na rzecz potrzebujących dzieci. A ze mną jest dyrektor opolskiego Caritas, ksiądz Arnold Drexler. Szczęść Boże. Szczęść Boże, panie redaktorze. Co można oddać na rzecz Caritasu? Caritas apeluje serdecznie, aby pamiętać o najbardziej potrzebujących dzieciach, dla których skompletowanie wyprawki szkolnej na początku roku jest problemem. Wytypowaliśmy 10 parafii i poprosiliśmy wolontariuszy parafialnych zespołów Caritas, aby one, ci wolontariusze, wytypowali setkę dzieci, tych najbardziej potrzebujących. Czyli samą zbiórkę można przeprowadzić nie tylko na terenie Opola, ale również diecezji znajdujących się w województwie. Dokładnie. Są na terenie diecezji około 300 parafialnych zespołów Caritas, więc myślę, że zapełnienie tych 100 plecaków albo tornistrów to nie będzie dla nas problemem. W razie czego można wesprzeć też akcję finansowo, czy tylko i wyłącznie poprzez oddanie jakichś darów? Właśnie, to jest dobre pytanie, ponieważ myślimy także o tych, którzy nie mają czasu na zakupy i chodzenie po sklepach, więc dla tych przygotowaliśmy taką inną ścieżkę pomocy, mianowicie można wpłacić na nasz rachunek bankowy kwotę, nawet niedużą, z dopiskiem na wyprawkę szkolną. Gdzie będzie można pozyskać informacje na temat danych, które trzeba wpisać, wypisywając po prostu przelew? Wszystkie dane teleadresowe, również rachunek naszego konta bankowego, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. I zapraszamy Państwa do wsparcia zbiórki na rzecz potrzebujących dzieci.